Jestem dobry. Jestem dobry. 3, 2, 1. Karol okrasa, zwykle w samym sercu wydarzeń. Moi drodzy, oto dziś. Proszę pana, my z telewizji jesteśmy. Przepraszam. Czemu pan rzuca? Proszę pana, ale my z telewizji. K***a, te no. This is the Carbonara 2023 version. Yes. A spend a week in Rome. O oh, Vincenzo, Vincenzo. Mm. Buongiorno, come stai? Mam nadzieję, że wszystko w porządku Was. Jesteście zdrowi i gotowi na nowy odcinek. Jeżeli tak, to lecimy z nim. Od tego nowego tygodnia będziemy brali nowych ludzi pod lupę. Jak dobrze możecie zauważyć, Vincenzo nie jest aż tak nowym. Był brany jako przykład, więc przez krótką chwilę był na kanale. Tym razem za gości trochę na dłużej chcę sprawdzić, czy ta mentalność celebrycka przesiąknęła jego, czy nadal trzyma wysoki poziom i pokazuje jak powinna włoska kuchnia wyglądać. Na sam koniec planuje coś, ale wszystko po kolei tym razem nie będzie gotowania. Uwieście mi, że będzie warto czekać do samego końca, a teraz nie przeciągajmy. Wajandiamo. This is the carbonara 2023 version. Yes, I spent a week in Rome learning all the tricks. Zobaczcie jaka kremowa carbonara. I teraz zrobię wam cut in, żebyście Porównali to, co będziecie tutaj widzieć, a co ten pan twierdzi. Ale ty super pokazywałeś, że e, Włosi lubią tyle sosu. Polacy, Polacy lubią tyle sosu. W Polsce makaron musi pływać sosu. Już obaliliśmy wiedzę tej osoby na temat kuchni włoskiej. Wiem, nie powinno się leżącego kopać. Koncentrujmy się na Vincenzo. And secrets from the best chefs in Rome. And I've searched for the best carbonara. And there is no such thing. Everyone makes carbonara their way. Following the rules, of course. But we are humans and we all have our own touch and our own Dokładnie. Jeżeli śledzisz tradycję, tak jak powinna być zrobiona carbonara, ale coś dodasz od siebie. Trochę więcej jajek, więcej żółtek, bez białka, tylko z żółtkami, więcej pieprzu, dużo więcej jajek. To już zależy od Ciebie, czy chcesz mieć karbonarę bardzo kremową, bardzo opływającą tym kremem. To już naprawdę jest zależne od danej osoby i kto jak lubi. Ale nigdy nie robimy suchej karbonary. One way of making whatever we make. And this is what I make in 2023. My ultimate version of Carbonara. And it tastes beautiful. Ooh. so creamy. And I want you... zobaczcie jak to ładnie wygląda. O matko jedyna. To jest Carbonara, co? Vincenzo. Widzę, że nie zawiedziemy się i bardzo mi się to podoba. You too enjoy it. Carbonara has been evolving since Uno God knows how long. And it will never stop evolving. So every year. I'm gonna make it better and better for you, Look what I found at the bottom of the plate. Look. You know what I need now? I need a slice of bread. Widzicie, widzicie, jakie to jest kremowe. Już wiem, że się powtarzałem, ale zobaczcie, czy to potwierdza tego pana, którego już tu mieliśmy? No nie. Czy powinniśmy na słowo uwierzyć komuś? Nie. Niech ta osoba udowodni, że naprawdę ma wiedzę i umiejętności gotowania włoskich dań and clean this. <laughs> Bellissimo, buonissimo. The best parts are the ends. Mm. 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 This is how you make the perfect carbonara in 2023. First choice. Jestem bardzo ciekaw, Vincenzo, pokaż, co udoskonaliłeś w carbonarze. Według Ciebie jak może wyglądać na 2023 ta doskonała carbonara? Ja mam swoje zdanie na ten temat. Mam swoją carbonarę. Możecie zobaczyć obydwa dania. Będą linki tutaj, będą linki tutaj. Czy Vincenzo nas czymś zaskoczy? Let's have a look. Is the pasta? Spaghetti is a classic. I've chosen very nice thick. Widzicie jakie są blade? Bardzo ważne jest, żebyśmy nie jedli Przepraszam, że tak powiem, ale śmieci. Zawsze wybierajmy najlepsze makarony. Niedługo, tak jak obiecywałem, będzie też oczywiście i powtarzam się, wiem odcinek o makaronach. Spokojnie, już niebawem się doczekacie. Penne spaghetti, a bucatino, okay? la spaghetti, a spaghetti. you can my favorite pasta for tak samo. Jest dużo bardziej grubsze od samego spaghetti. I matko jedyna, niebo w gębie, naprawdę. Jeżeli chcecie zakupić makarony, których ja używam, oczywiście też będą linki poniżej. A thick square spaghetti. You don't find this type of pasta in the supermarket, right? You need to go to the grocery store or specialty store. You can use short pasta, like uh, rigatoni, maniche You can use bucatini if you like. Or you can use fresh pasta, but not with eggs. Water and, and flour. If you use fresh egg pasta, jak chcecie zjeść danie, które ma już w sobie jajko, krem jest w dodatku tłuste. I do tego jeszcze makaron z jajek. No nie. To nie, nie, nie kombinuje się. I tu też pokazuje się wiedza kucharza, którego też skrytykowałem i link też podam poniżej. Gotował carbonarę na pascie. Na pascie, na makaron na, na makaronie. Jajecznym co się nie robi i tylko pokazuje. Matko jeden co jest dzisiaj ze mną. Pokazuje wiedzę tych ludzi na temat danej kuchni, danego dania. Nie trzeba daleko szukać. Wystarczy, jak znacie takie małe detale i już wiecie, że ta osoba. Nic nie wie o danej kuchni, o danej tematyce, o danym daniu. You do carbonara sauce with egg? It's a bit too much, okay? If you're young, maybe you can do it. But if you are over 30, maybe it's a little bit difficult to digest. I'm using 300 grams of spaghetti for three people, so 100 gram per person. The guanciale? Tak jak mówiłem, 100-150 gram makaronów na jedną osobę. Has the skin on the side, the cotenna and the pepper on top, ok? I'm using 200 grams of guanciale, the pork cheek. Słucham? I teraz chciałbym posłuchać tych wielkich mędrców. <laughs> Czego używamy do carbonari? Boczku? Nie, nigdy. Guanciale, tak jak powiedział ładnie tutaj Vincenzo, pork cheek, czyli policzek świni. Butcha, your local butcher must have guanciale in the shop. If he doesn't have it, then tell him to do it, because pork, pork Joel, pork cheek can be found anywhere. So every butcher should make... Możecie w internecie zamówić, czy na Allegro zamówić, chociaż to, inter, jest, chociaż to też jest internet. Zamawiasz dzisiaj, jutro jest u Ciebie, maksymalnie za dwa dni. Kupujcie większe porcje, kupujcie większe porcje, Much moving. Guanciale. you can replace with pancetta, maybe no bacon we need to use four eggs because i need one egg for every 100 grams so 300 grams three eggs and one extra egg that we add pecorino and this is the ratio okay every 100 grams of pasta you use at least at least 30 grams of grated Pecorino nice and salty. pecorino romano. You can add... To zależy tak naprawdę od Ciebie i od Twojego gustu. Użyjesz więcej, będziesz musiał później pamiętać o tym, żeby użyć mniej soli do makaronu. Mo but at least 30 grams per 100 grams. Today 300 grams of pasta, 90 grams of pecorino romano. Last but not least, the black pepper, so important. Now what we do in, with the pan, we put it on a medium-low heat. On the fire, because we want to cook this gently. Okay? Here we have the beautiful guanciale. This beautiful guanciale needs to be slowly, gently cooked. The reason why you want to cook the guanciale gently is because you don't have to rush. You got three ingredients to cook here. Take your time, please, guys. In in the buff exactly, like said, Vincenzo, the must be a buffet. guanciale Smazone żeby wyrenderować go five minutes or even less. The guanciale will be nice and crunchy. Now, guys, the guanciale it's cooked. So, what we're gonna do is we get the guanciale, the crispy guanciale, Bardzo and we to put wygląda. it here to rest. Guanciale. See you when the pasta is ready Let's do the crunchy test. Oh. <laughs> this carbonara. A ślinka cieknie, o oh, matko jedyna. Nie wiem, czy po tym filmiku nie wyciągnę swojego guanciale i jutro sobie zrobię. Carbonara, Oh, Vincenzo, Vincenzo. Mmm. Carbonara, it's gonna be delicious. Mm -hmm. See all this oil? This is gonna give the flavor to the spaghetti, okay? So now we put the pan on the side. And we start boiling the pasta. Now we get a large pot of water and we put half tablespoon of sea salt or rock salt. We only put half because the pecorino is very salty and we don't want too much salt for carbonara. A jeżeli używacie tak dużo pecorino romano jak ja, to w ogóle nie dajecie wtedy soli do gotującego się makaronu. Now we get our spaghetti. And here we go. The packet says that these spaghetti need thirteen minutes in boiling water until they are al dente. Now it's time to make the sauce, the cream for the carbonara. Now, usually in the old days, I used to use the entire egg, no waste. But I have to admit, I've learned that the egg yolks is the secret to make a creamier. So we have to get. Three egg yolks, and we keep one entire egg because the entire egg is what goes in the pan. Okay. So, three egg yolks. And what do we do with the white of the egg that we have left? We make amaretti. I've got a great recipe. My mother in law, amaretti. Whatever you can make out of this, these three egg uh, whites. You make the amaretti, you put them in the freezer. And they last for one year in the freezer. All you have to do, you get them out of the freezer, put some icing sugar, and you eat them straight away, cold. Or you wait until they go at room temperature. Now let's make sure we get the egg whites here. Uh -oh. The egg yolk here. And here we go. Bellissimo. And here is the egg yolk. And now the fourth egg. We put the whole thing in there. Perfecto. This is what you're going to use to make amaretti. Let me tell you, you will make plenty of amaretti to make you happy. Now with a fork. You can use a whisk, but fork is more homemade. Beat the eggs. Let's go crazy with the pepper. Black pepper. No jak carbonara, to pieprz musi być. Oczywiście, to chyba jasne jest, nie? Bez pieprzu carbonara... Mix again. Carbonara means like a carbone, which is charcoal. Fiore so carbonara needs to look like charcoal. Guys, this is where the magic begins, okay? We got the pecorino here. Bit the like Let's put the pecorino in there. Let's turn this egg yolk into a thick pecorino cream. the pecorino is so important i know you guys like to use parmigiano or grana padano because it's more delicate okay you can do it but the pecorino it's so beautiful let's put more in there i want this thick because i want this to melt and revive when i mix it with the spaghetti you see this you see how thick this is this is perfection guys let's put the rest O, no, zobaczcie. Widzicie? Bellissimo. If you guys need more cheese, please go for it. Cheese is good, more pecorino, better. right, it's been 13 minutes. Let's try the spaghetti to see if they are al dente just the way I want them. To oznacza, że Vincenzo nie będzie wykańczał makaronu na patelni, tylko już będzie al dente. Wrzuci na patelnię, wszystko zmiksuje i będzie perfekt. Mm. Perfectly to the toot. All right, guys, now I'm going to show you what to do to have a easy, perfect carbonara. O, czyż byś robił technikę bagna Maria? Zaraz zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw. The pasta is ready. So. Let's put a flame down, medium low. Put a pan back on with the oil from the guanciale. So let's revive the oil, okay? In the meantime, we start adding the pasta in this pan. A coś innego będziesz robił jak, jak Bagno Maria, ale jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać. Here we go. I don't throw my pasta water, because the pasta water. very important right now so a mug mago pasta water we might need the whole thing or maybe not we want the pasta to make love with the oil from the guanciale as you can see the pasta absorbed the oil there is no oil left you see no oil left so i'm going to add a little bit of pasta water here because this is a, my new technique that i've learned take this off the stove Put the water, the pot with the boiling water back on the stove at the maximum. Maniot, ok. Podobny do Banio Maria, tylko Banio Maria polega na tym, że pastę jajeczną nad gotującą się wodą mieszamy, żeby temperatura jej podskoczyła trochę więcej. Chyba tego co pamiętam do 80, 70 chyba stopni. Właśnie o to chodzi, żeby wtedy tą. Chyba to tak się po polsku mówi pasteryzację przeprowadzić na jajku, żeby się nie otruć. Chociaż powiem wam, ja tą banią Marię nie za bardzo używam. Od czasu do czasu jak chcę być fancy i nigdy się nie otrułem jajkiem. Now we put the pan on top. We want the steam to basically keep this pen nice and warm, ok? The spaghetti are ready. There's plenty of pasta water in there. I might add a, add a little bit more. You got plenty of pasta water at the bottom. I'm gonna add some crunchy guanciale, not too much. Just enough. And this is the moment we've been waiting for, ladies and gentlemen, the egg, the egg mix. Zobaczmy, czy jeszcze masz? To coś, Vincenzo. Wierzę w ciebie. Wierzę. Are you ready? Here we go. The egg mix goes in. Time to mix. The pasta is warm. The, pan, the, the, the steam at the bottom is keeping everything nice and moist. At this point, as you can see, we might need a little bit of pasta, of pasta water, just a little splash. Little splash of pasta water. Not too much. Okay. And here we go, guys. The oh. carbonara cream, the cream is cream coming for out for you. It's ready for it's you, guys. Ice. Look, right, it's time to toss. I need a little bit more pasta water because I can't toss. That's how you know when you need more pasta water. A little bit more pasta water. And now we toss. Oh, yeah. Look at that. Oh, look at that cream. Look at that cream. Guys, I want you to see how oh. creamy this is. OK? Can you see it? Widzicie ten opływający sos kremowy z jajek? Matko jedyne. Mm. Chłopaki. Bardzo Was przepraszam, ale po filmie ja będę musiał biegnąć, rozmrozić swoje guanciale i jutro rano. Jutro rano po południu dopiero zrobić swoją carbonarę, bo... Wincenzo w matkę jedyna ślinka cieknie i muszę to zrobić. Muszę to zrobić. Uwielbiam carbonara. Mm, zrobić ją dobrze. na kamera do justice. Mm? na kamera do justice. Look. Look how creamy it is. A touch of pasta water creates all of this for you. Not much. And here we go. Beautiful, perfect, creamy. Carbonara. Wow, look at that. O, oh, vincenzo. Gas, carbonara Nie kuś, nie kuś, nie kuś. Becomes better and better. Mm. Aj, carbonara cream. Nice, nice. Let's put the carbonara in the plate, and here we go. Ah, beautiful, creamy, and silky carbonara. I'm just going to top this off with a little bit of pecorino cheese on the plate. Guys, let's get the cream here, with the carbonara. Zobacci, chiacchi, Jackie. Ooh, look at the ah, sauce. Bellissimo, bellissimo. Wow. Oh, man. Ah, carbonara crema. Now we finish this off, some nice guanciale on top, and now we're ready to rock and roll. We need to finish it with a nice polverata of black pepper. Be very generous with black pepper, then your carbonara can be served. Let's see how creamy this is. Wow, yeah, yeah, yeah. Hi, creamy carbonara. Hi, creamy carbonara and crunchy guanciale. I'm going to eat you. Wow, look. Wow, wow, wow. Guys, this carbonara, it's perfect. Guys, this, this pasta has been waiting for a while. We had to take photos and videos. So it's a little bit cold, but still Creamy. It's a good sign, isn't it? So, here is my pasta. Yes, my yes. Mmm. Mmm. The guanciale is a lot more delicate without all the pepper and the marinade. You know, the Ooh, asciarki. Top. It really makes oh. a difference. It does. The pecorino cream, which is perfect. Mmm, mmm, the pasta is creamy. What more do you want? The spaghetti are nice and thick. If you use cappellini or vermicelli, you know, thin pastas. Łaj, łaj, Vincenzo, chce mi się teraz te, tej karbonary, teraz, natychmiast chciałbym zjeść ją. Oj, ale mi zrobiłeś apetyta. No, żeby tak na polskim YouTubie, poza mną, ktoś inny jeszcze umiał. Tak dobrze zrobić Mmm, to by było coś, taką kolaborację mógłbym zrobić, o matko, byśmy zrobili carbonarę na cztery sposoby, o u, ciarki mi ja przechodzą. You're not gonna get the same experience because too thin, it won't absorb the sauce, you need a nice thick pasta, No tagliatelle, a nice thick spaghetti like this. Oh, my God. I want you to make it right now. I want you to enjoy this right now the same way I am enjoying it. Mm. Please brother, comment below and let me tell you which one is your favorite carbonara version of Vincenzo's plate? I have a few so you can watch all the videos and tell me which one, 2020, 2021, 2022, or 2023? Waiting for your comment. Vincent, oczywiście, wyślę ludzi na Twój kanał, żeby wypróbowali i Twoje Carbonare. Bo chyba tak jest uczciwie. Dla każdego jest tutaj na YouTubie miejsce, a zwłaszcza dla takiego faceta jak Ty. Robisz i naprawdę reprezentujesz wysoki poziom Sodówka nie uderzyła ci do głowy, aż mi łezka się zakręciła. Jak tą Carbonare jadłeś? Po prostu. Mogę tylko jeszcze raz pogratulować. Brawo Vincenzo. Mam nadzieję, że i Wam się podobał ten odcinek. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, ale to nie koniec. Pamiętacie? Obiecywałem wam coś. Poczekajcie. Czy można dodać śmietanie do carbonare? Pozwól, że Ci powiem. Pierwsze zmianki o karbonarze są z 1915 roku w zimu. Lokalne małe restauracje zaczęły przygotowywać danie zwane spaghetti breakfast lub spaghetti z jajkiem i oczkiem typowe amerykańskie śniadanie od samego początku istniały dwie wierce carbonary jedna dla bogatych a druga dla zwykłych ludzi bogaci, którzy mogli sobie pozwolić na wiele rodzajów składników, dodawali śmietanie do swojej carbonary i najlepsze część wieprzowiny jaka jest pancetta, natomiast biedniejsi nie mogli sobie pozwolić na śmietanie i używali tylko pozostałych części pieprzowiny, tak jak guanciale. Ta właśnie wersja zdominowała z biegiem lat. Poniżej, z ewolucją sztuki kulinarnej, prostota i autentyczność tego przepisów zdobyli serca najlepszych szefów kuchni. Coś, co dzisiaj dzieli ludzkość na pół, kiedyś wynikała tylko i wyłącznie z pozycji materialnej. Próbujesz się wybielić po wielkiej, wielkiej, ogromnej wpadce w Lidlu? No to teraz wiem, na początku powiedziałem, że leżącego nie powinno się kopać, ale dołożę trochę tych starań, Puszczę wam pewien fragment osobę, która jest respektowana, właśnie dlatego, bo zna historię kulinarną włoskiej kuchni. On tym się zajmuje na co dzień. come sianata è e tutto un mistero effettivamente. Di solito si punta sulla Roma E comunque, una ricetta romana, laziale, e verso la, il periodo della fine della guerra, più o meno, della seconda guerra mondiale. La prima ricetta, dopo questo esplorare italiano, la prima ricetta, stranamente, è effettivamente americana. È prima nata prima... in America. No, non è nata in America, nel senso, è nata sicuramente in Italia. Eh, L'autrice di questa guida a ehm, dei ristoranti di Chicago parla con due italiani che sono originari di Lucca e, eh, e hanno aperto un ristorante che si chiama Armando's. Da Armando's fanno anche la carbonara, però è lei la prima effettivamente, perché prima non si sono trovate altre ricette in Italia, è la prima che la trascrive e la trascrive. In questa ricetta comunque era prevista una pasta all'uovo per la sì. carbonara. Sì, è prevista una pasta all'uovo anche perché a Roma... Eh, Esistevano diverse specialità all'uovo. Quindi la prima ricetta della carbonara comunque prevede eh, taglierini all'uovo, quindi pasta all'uovo, uova, mh, pancetta e parmigiano. Esatto. Questo è uno shock. Due anni dopo viene pubblicata la prima italiana, che è ancora peggio perché c'è anche l'aglio e al posto del... Del, del pecorino del parmigiano c'è cioè il Gruviera, per il cui è un di... sì, c'erano tantissime versioni. E infatti, in quegli anni lì, quella è la prima, ma poi ci sono versioni con i funghi, con eh, il prosciutto. Marisa Merlin nel 58 fa una famosissima eh, carbonara con il prosciutto San Daniele. E quindi ce n'erano tante, tante versioni con l'aglio, senza aglio, con la cipolla insomma è avuto un'evoluzione molto molto grande e poi alla fine diciamo il nucleo fondamentale si è ristretto si è andati per sottrazione e sono rimasti i tre ingredienti allora la carbonara da qualche anno ha avuto un, uh, uno sviluppo effettivamente non tanto sugli ingredienti quanto nella tecnica per ottenere esattamente la carbonicità perfetta eccetera di solito si adottano li procedimenti della cosiddetta carbonara scientifica, che są dei procedimenti adottati in pasticceria o nell'alta cucina, il risultato perfetto tutte le volte. Zadecydujcie, kto ma rację: szanowany historyk kuchni włoskiej, czy, przepraszam, że tak powiem, Mateo, ale no name, który bardzo się zbłaźnił w kuchni Lidla. Niech widzowie zadecydują. A widzowie już chyba zadecydowali. Kto jest bardziej wiarygodny? A to nie będziesz ty. Mam nadzieję, że odcinek się Wam bardzo podobał. Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o nim, o pierwszej części i o samym końcu. Nic innego mi nie zostało, jak życzyć Wam miłego dziąka. Do usłyszonka. Arrivederci. Amici.